Jeżeli lubicie programy typu wojny magazynowe albo wojny kontenerowe, to naprawdę spodoba wam się ten odcinek. Witajcie! A więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o wojnach magazynowych. Wiele ludzi bardzo lubi te programy. Jak ze znajomymi rozmawiam, to bardzo wiele osób twierdziło, szkoda, że u nas nie ma takich magazynów, czy nie ma takich kontenerów. To kontenery być może są, ale to są bardzo duże pieniądze, żeby wylicytować taki kontener. Natomiast są tego typu paczuszki. Tutaj mamy paczuszkę akurat tak zwanych zwrotów konsumenckich z Amazona, a zawiera bardzo dużo fajnych rzeczy. Tą paczuszkę akurat się udało wylicytować za 120 zł plus 30 zł wysyłka, a zaraz zobaczycie, ile jest tam dobra. No, w odróżnieniu od tych programów, które widzicie w telewizji, tutaj licytacja nie jest do końca w ciemno. Są miniaturki zdjęć i tylko jedna latarka Land Laser, która znajduje się w tej paczce, kosztuje więcej niż zapłaciłem za całość. No, możecie twierdzić, że no skoro to jest zwrot konsumencki, na pewno zepsuta, może podróbka. To są zwroty z Amazona. Amazon nie bawi się w podróbki. Natomiast jeśli chodzi o same zwroty, to jest najczęściej tak, że są to zwroty, które zostały dostarczone do klienta i zaraz wróciły. A wróciły najczęściej dlatego, że na przykład paczka była, pudełko porwane. No bo przecież jeśli płacimy pełną cenę, to nie chcemy czegoś, co było szurane po podłodze, pudło rozwalone czy przybrudzone. Chcemy towar pełnowartościowy i mamy pełne prawo do zwrotu. No i tak to się staje. No dobra, teraz gdzie jest góra? Zapewne tutaj, gdzie etykieta adresowa. Ale zapakowali. Zobaczmy, co jest w środku. No zacznijmy od tabliczki zakaz palenia. Patelenka mała, teflonowa. Powłoka idealna, tylko rączki nie ma. Garnek emaliowany na indukcję i wszystkie inne rodzaje ogrzewania. Rączka trochę luźno lata, trzeba ją dokręcić. Jakieś klosze do lamp, więc to lodówka. Pojemniczki do mikrofali, lumiak. Jest lekka, więc tak jakby nie wszystkie były. Co jest? Wciąg. To nam się raczej nie przyda i będzie do utylizacji. No to wygląda ciekawie. Okej. Mamy pompę do wody. Jedyny problem, że ma upierdzielony kabel zasilający. Ale dla kogoś, kto lubi sobie podłubać, idealne rozwiązanie. Mamy kawał silnika, mamy pompę, kabel zawsze można dorobić. Podejrzewam, że powinno działać bez problemu. Spalenizny typowej dla elektroniki nie czuć. Uszkodzona obudowa, dlatego. Wkładamy to tutaj. Wygląda, że jakiś problem z połączeniem. No coś, co na pewno da się łatwo naprawić, bo to po prostu zasilacz.
Okay. Westinghouse. Pilot do wiatraka sufitowego Westinghouse'a. Lampka sufitowa, 28 W Osram. Ze sterowania aplikacją z komórki. No, wygląda ciekawie. I wygląda nawet, że jest w idealnym stanie. Myślałem, że brakuje czegoś, ale nie brakuje. To się po prostu odkręca. Gdzie tu jest przyłącze? Tu jest przyłącze elektryczne. Trochę miejsca zacznie zaraz brakować. Ciekawe, co to jest. Roto ceiling fan only. Ten pilot Westinghouse'a służy do tego odbiornika. Także wiatraka nie mamy, ale mamy sterownik do niego radiowy. Lampkę na giętkim przewodzie, ale wygląda, że wszystkie sprzęty elektryczne, które są zasilane z kontaktu, może nie wszystkie, bo tam w lampce było, ale że wielu kabel jest odcięty albo urwany. No to tutaj mamy sterowniczek do oświetlenia LED-owego. To jest ciekawostka. To jest, wiecie co to jest? To jest młynek do pieprzu. A to nie jest byle jaki młynek do pieprzu. To jest Mercedes wśród młynków do pieprzu. A wiecie kto jest Mercedesem wśród młynków do pieprzu? Firma Peugeot. Tak, drugi producent samochodów. Mało kto wie. Ale najlepsze młynki do pieprzu na świecie są właśnie robione przez Peugeota. Wygląda tutaj, że niestety brakuje górnej części, ale jak najbardziej zbiorniczek jest cały. Regulacja grubości mielenia też działa bez zarzutu. I samo mielenie, jak słychać, mieli. Czyli tylko będzie trzeba dekielek dorobić. A wygląda, że wystarczy kawałek blaszki metalowej, bo tu są cztery magnesiki. I będzie jak nowy. To zostawimy nie później. Tu mamy lampkę LED na baterię. O, tutaj już widzę uśmiech. Córka siedzi obok. To jest coś, czego ona powinna być zadowolona. Materacyk Frozen. Pompka działa. Zmuchany materacyk. Mam nadzieję, że nigdzie nie ma dziury. No nie, po prostu nie ma materacyka. I dlatego było zwrócone. Ale materacyk jakiś dobierzemy. Koneweczka. To jest jedna z tych konewek, w której rurka przechodzi przez środek i zawija się tutaj do góry. Także możemy podlewać bardzo wysoko kwiatki bez rozlewania wody na siebie. Mamy jakąś podstawkę pod gorące naczynia albo dla survivalowców może być jako grill do pieczenia w terenie. Philips. Zestaw oświetleniowy, zdanie sterowane kolejny. Na środku mamy żaróweczkę. No, zobaczmy, czy się uda. Nie poparzyć. Jak się ją steruje, to pewnie jest jakaś aplikacja do ściągnięcia na komórkę. Ale lampka działa bez zawodów. Sześć lumenów, 10 W, 70 mA. Kolejna lampka LED-owa. Nie, to nie jest LED-owa.
To jest na zwykłą świetlówkę. 16 W, czyli to jest sama oprawka. Wygląda, że tu mamy po prostu zwykłą oprawkę. A i te klosze są od tej oprawki. No tak, czymś nie ma co się zepsuć. A teraz, może nie, jeszcze nie. Kubełek na śmieci. Jak coś tam tu nie będzie pasować, to mamy przynajmniej gdzie wyrzucić. Żartuję oczywiście. To są lekko śmieci, więc pamiętajcie, utylizujcie je tam, gdzie należy. To fajny ufryt, tylko w kolorze kabel też odcięty. A, to jest po prostu ta lampka, od której jest kabel upitolony i do której nie ma zasilacza. Mamy kolejną oprawkę do lampek, ale niestety brakuje tym kloszem. To jest dla waszych małych gryzoni. Ale znam kogoś, kto ma takie, to już wiadomo, komu to mogę oddać. Mała deseczka do krojenia. Kolejna lampka LED-owa, sufitowa. Łaska przyda się do projektów fotograficznych. Na przykład jako stoliczek rotacyjny do podświetlania przedmiotów do fotografii. No i założy się, że to działa, bo tu jest uszkodzenie mechaniczne. Narożnik jest lekko wykruszony, ale sam panel powinien działać bezbłędnie. No i mamy kolejną żarówkę LED ze zdalnym sterowaniem. Osram Lightify CLA 60RGBW. Sprawdźmy też, czy działa. No, swoje waży. Okej. No, jak widzicie, też działa. Pytanie, czy jakiś sterownik jest do tego potrzebny, czy tylko apka do komórki. Według opakowania chyba jest gateway potrzebny. Ale jak widać, żarówka działa bez zarzutów. Całkiem jasna. Więc nawet bez sterownika niezły zakup. No po wadze widać, że ma szansę długo poświecić. Zanim to wkręcę, zobaczę, czy nie ma jeszcze jednej. Zestaw ściemniacza, wyłącznik i CLA 60. Co to jest CLA 60? Chociaż nie, to jest żarówka chyba. Także to jest dokładnie taka sama jak tamta, ale zobaczmy, czy działa. Okej. Okay. Jeśli chodzi o wyłącznik, wyłącznika. Jest kolejna żarówka, ale przeźroczysta. No i ta w odróżnieniu od tamtych nie działa. Chyba to jest kwestia właśnie zdalnego sterowania, którego tu nie ma. Nie ma więcej żarówek. Nie ma więcej żarówek. Wkręcić z powrotem Philipsa. Zobaczmy to. Kolejny kinkiet. Wiecie, co to jest? Jest stojak na banany. A nie mamy bananów. Nie wiem, po cholerę ktoś sobie coś takiego stawia. Ale gdzieś to już widziałem. Stawia się na stole i tu się jakiś bananów wiesza. Prawie koniec, ale jeszcze te dwie sobie na koniec zostawimy. Mamy puste pudełko, dlatego puste, bo zapewne to było w środku. Okej. Okay.
kupić gofrownicę. Gofrownica czysta, nigdy nie używana. A, to jest problem. Narożnik podstawy jest odkruszony. Ale to też niczym nie przeszkadza. Będziemy sobie robili gofry w warsztacie. A to jak ciepłe gofry podczas pracy. Jeszcze dwie paczuszki po tej. Kolejny sprzęt AGD. Maszynka do robienia poczusi. Wciągnąć. I też zwrócona z powodów mechanicznych, bo tu z kolei tył jest wykruszony. Ale przynajmniej też jest fajna grzałka tutaj. A grzałka mi się przyda do projektu wypalarki logo do elementów drewnianych. Także jeśli nie do jednego zastosowania, to na pewno do drugiego. A teraz LED Lenser, latarki LED Lenser. Wiecie, ile te latarki kosztują? Prawdopodobnie jedna z lepszych latarek na rynku. Tutaj mamy podstawkę. Latarkę sobie możemy przypiąć. Przykręcamy to do ściany. I zawsze pod ręką łapiemy i można użyć. To co, zobaczmy, czy działa ładowanie. Użyłem latarkę, świeci na zielono, ładuje się. Za kilka minut zobaczymy, czy się naładowała i czy świeci. Natomiast w drugim pudełku mamy drugą latarkę Lens Laser. Wersja P7.2 Professional Series. W komplecie z futerałem, sznureczek, przywieszkę. No i nie włączymy, bo ta chyba wymaga już baterii. Nawet gorzej, bo coś wypadło z niej. No po prostu się uchwyt baterii rozsypał. Wolne aluminium, o-ring uszczelniona, wodoodporna. Tu też właśnie najlepsze w tych latarkach jest to, że zoom możemy operować jedną ręką. W środku jest napisane jaki LED, nie ma. Patent pending LED Lenser. Także jak widzicie, to wszystko tutaj za 150 zł. Oczywiście część rzeczy będzie trzeba wywalić, tam do pszoka oddać. Część rozebrać, zutylizować na nasze różne ciekawe projekty. No, naprawdę jestem zadowolony z LED Lenser. Oczywiście to trzeba naprawić. Zobaczmy, czy lampa się naładowała. Świeci cały czas ładowanie na zielono, ale nie działa. No co? A, nie ma prawa się naładować, bo nie ma akumulatorka założonego. No zaraz zobaczę, czy na zwykłej baterii nam się uda uruchomić. Czekajcie chwilę, ja zaraz wracam. No nie sprawdzę. Się okazuje, że tak podstawowej rzeczy jak baterii paluszka nie szło w domu znaleźć nigdzie. Także kolejne testy przy okazji. A ja tu muszę niestety zrobić porządek.